Halo, halo, hej, siemano wszystkim, Liska, z tej strony Hades, razem z Gilatis. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilatis. I słuchajcie, tak, mamy plan, dobrze. Uwaga, powiedz. Idziemy na... Muchosmoka. Jeszcze raz, żeby się nie skapnęli, że zapomniałem czy coś, dobrze? Nie. Idziemy na Muchosmoka. Zapomniał. Zapomniałem. Ej, ale wiesz, że będzie mi tak zimno, znaczy będzie mi gorąco w pupę niedługo. Wiesz, że cały czas tego emisjoniki będzie spadało. A wziąłeś kulki deszcz. Zielone? Wziąłem. No dobrze. No więc mamy taktykę taką, że ja tankuję, on będzie sobie też bił. No ja... Widzieliśmy sobie Thermalstone'a, mówiliście, żeby go zachłodzić, pochłodzić, czy coś takiego. I tak więc zrobiliśmy to. Tak, tak zrobiliśmy. Dodatkowo ja mam miliard pułapek, które mam nadzieję cokolwiek zadadzą mu obrażeń, bo skoro lata, to nie wiem w sumie, czy zadadzą mu jakiekolwiek obrażenia. Wgraliśmy sobie moda, żeby nie miał tych 27,5 tysiąca zdrowia chorych. Tak, tylko jesteśmy ma teraz... słabi. I tak, i byśmy nie dali sobie rady. Cała reszta mobów się nie zmieniła, tylko on się zmienił na 2700 na zdrowia, górę. Bo my jeszcze nigdy z nim nie walczyliśmy. Tak, lecę na górę. Będzie gorąco na pewno. Będzie gorąco, ja sanity będę tracił jak głupi, bo mam jeszcze tutaj te kupy Glomera, które... No, zabierają mi 50 sanity, jest bardzo ciekawie. Ale cię leczą, nie? Mam ja... 3 zbroje i mamy nadzieję, że jakoś damy radę. To jest pierwszy dzień w sumie lata i liczymy na to, że uda nam się pokonać bossa. Gęsiołosia też już pokonaliśmy. Tak, dwa razy. Jeśli byście się pytali. W ogóle chciałem pokazać skilla mojego, nie? A o ty uciekłeś. Dobra, masz zdrowie. Chodź, Krystianie. Leci za mną. Jak to leci za tobą? Leci za mną. No to nie wiem, gdzie ty jesteś, bo musiałeś wypluć oczy. No, patrz. Przy lawowym. Będę z nim walczył. A ty chyba dostajesz większe obrażenia od tego. Ja się nie mogę ruszać. On poleciał sobie? Co się dzieje? Nie wiem. Jest tu. Halo? A? Dobra, wiesz co? Zajmij się nim. Jak to wiesz zajmij co? Się? Zajmij się nim chwilę, bo ja chcę poustawiać pułapki. Wiesz co, tylko jest problem, że on jest szybszy ode mnie. Aha, dobra, dawaj z nim tu. Proszę go dobra, wziąć ode mnie. Dobra, dostaje wrażenie od pułapek. Dobra, biorę to no, i go. Proszę go wziąć ode mnie. Nie mogę. Uciekam. Dobra, już chyba. Aha, fajnie. Dobrze, to ja uciekam drogą. Weź go, dobrze, Krystianie, dobry plan. O, zezłościł się. A. Odleciał. Fajnie. To... I znowu będzie w tym samym miejscu? Nie wiem. Ale to była świetna taktyka. Żebym on go się odciągnął. Na mnie chciał zagrować. O, jest. To musisz go uderzyć. Ma całe zdrowie, dobrze. Ja go biorę. Dobra, go. Biję go kulkami śnieżnymi. Bij go... Ja nie wiem, czy to mu cokolwiek robi, ale okej. Okay. Robi. To on wypluł? Wow! Ma głowę potworek. On pluje, ła, to halo. Ile to ma HP? To ma dużo HP. Halo! Lud mnie zgasi. Halo, to ja ma nie dużo. Mam pomysłu to na ma, ja umrę, to. Umieram. Nie umarłem jeszcze. O Boże! Gdzie on poleciał? Nie, ja tu mam gluta jego. Ja mam 5 ich. Aha. O Chryste, Chryste. Zginąłem. Okej, okay, fajnie, to wiesz co? Też zginąłem. Krystianie, mamy 120 sekund, żeby dolecieć do Stone'a. Lecę. Dobrze poszło. Nie mam w ogóle taktyki na niego, totalnie. Ale, przepraszam bardzo, jak nie to... pisał, że będzie spawnował jakieś G. Właśnie, halo? Co to ma znaczyć? Halo, leć lepiej, bo świat tam się zestartuje za 90 sekund. Muszę zobaczyć, gdzie to jest. O Boże, ja nie wiem, czy ja tam dolecę. No, musisz. Jak nie dolecę, to dziękuję. To najkrótszy odcinek z całej serii. Najkrótszy odcinek świata. Halo. Najkrótszy odcinek świata. A tak się przygotowaliśmy. Tak się przygotowaliśmy, no. No prawie. Fajnie. No. Jakieś kulki zaczął respić, które cały czas mają 500 HP. O, to walka z nim, jak on miałby 27 tysięcy HP? I respi jeszcze te kulki? To nie byłaby walka. Nie. To byłby pogrom nasz. To byłby gwałt. Jeszcze mamy minutkę, wiesz co? A ja jestem wolniejszy od ciebie. Nie, jesteś tak samo szybki jak ja. Nie, jestem wolniejszy od ciebie. Nie. Tak? Jestem wolniejszy od ciebie, Krystianie.
Nie jesteś ode mnie. Jestem wolniejszy od nie, ciebie. Bo ja nie mam teraz miecza. Ale i tak moja postać jest wolniejsza od ciebie. To było jakoś tam, nie, no ja na bank nie dolecę. Ty musisz dolecieć. Aha, a co mi to da? Co, ten stół? Noc się zaczyna. To bardzo, bardzo fajnie. Nic nie widzę. Ale użyłeś. A. Ginąłem. Dobrze, to mamy jeszcze jakieś alternatywy? W podziemi jest gdzieś on. I gdzieś na górze mapy jest. O Boże, pod nami, tam gdzie pająki były, musiałbyś dolecieć. Chcę aha, ty jesteś tu. Chcę użyć tego, chcę użyć dziury. Dziura nas przeniesie ten... dziura do pająków powinna nas przenieść. Ale się przygotowaliśmy najlepiej na świecie. Dobrze nam to wyszło. Najlepiej na świecie. Widzę, że tutaj jest ogień. Ale potem... respił jakiś w ogóle. Co to były za cuda? Jakieś gluty, co? Jak tego jak pięć takich ma tyle zdrowia, co on praktycznie. Tak. Jakie to jest bez sensu. Jeszcze te duchy tak powoli latają. Jeszcze on podpalał, nie? Dobra, gdzieś ona tu jest. Gdzieś... Ja nie mam minimapy i to mi wkurza, nie? Że mi się mody wyłączyły. No to fajnie, ja tam nie dolecę raczej. Bo zostało 50 sekund. Ja nie wiem, gdzie to jest, więc też tak to... Chociaż sobie mogłem to wydłużyć jak najbardziej, żebyś ty mógł tam dolecieć. Super. Dobra. Jak zwykle myślimy nie w czasie. Po fakcie? Jestem na tak. Pająkach przy czerwonym, ale ja nie wiem, gdzie jest ten touchstone. O Boże, na pająkach przy czerwonym? Gdzie ja go widziałem? Boże, no. On na środku gdzieś był. Nie. To ta kraina czy ta kraina? Nie, jak się zrobi dzień, to będę miał 10 sekund, żeby to zobaczyć. Zgubiłem to, ej. Jak to? Halo? Nie wiem, gdzie to jest teraz. 9 sekund. Ja nie wiem, gdzie to jest. Nie 5, widzę tego. 4. Nie widzę 3. tego. Ja też nie wiem, gdzie to jest. To jest na krainie obok, dobra. Dziękujemy. Ty sobie, sobie kolego, żarty ze mnie stroisz? Mieliśmy jeszcze tyle rzeczy do zrobienia. Nie, chodźmy na ognistego smoka, pająka, UFO, gluta i no, tak się był skończyło. Najszybszy odcinek z tej serii. Dobrze wiedzieć, że w ogóle wypluwał jakieś... gluty? Stworki? Gluty, tak. Gluty podpalające? Nikt o tym nic nie napisał? Nikt nie napisał, sprawdzaliśmy komentarze, tylko tyle, że podpala i wszystko. I specjalnie to zrobiliśmy, zbroje zrobiliśmy, wsiedliśmy sobie... Milion bumerangów sobie zrobiłem. Zaprosiliśmy Thermal Stone'a, ja miałem tankować, dodatkowo chcieliśmy sprawdzić, czy lód nas przypadkiem nie ochłodzi, czekaliśmy na nie deszcz ochłodził. I tak dalej. Jak widać, nic nie pomogło. Nic nie pomogło. A widzę, że jesteśmy przy tworzeniu nowego świata. Tak, bardzo, to jest bardzo tworzenie fajnie. Nowego świata, więc... Na chwilę obecną, niestety, jakby to powiedzieć, kończymy tą serię, widzę. Tak. Kończymy tą serię, no trudno, no, wyszło jak wyszło. My też na pewno nie chcieliśmy od razu zrobić kolejnego sezonu, bo zrobiliśmy powiedzmy dwa pod rząd, jeśli tak to można określić. I trochę chcemy sobie od gry odpocząć, pewnie kiedyś może do niej sobie wrócimy, nic nie obiecujemy. To na pewno. Jeszcze chcieliście zobaczyć na pewno mody, to ja... Wam pokażę całą listę Auto Catch, a, Always no tak, Fresh, ja niestety Asuna, nie pokażę. Chopper, Classic Giants Health, Display Food Values, Extended Indicators, Extra Equip Slots, Fire Remaining Burn Time, Health Info, Infinite Tent Uses, Mushroom Seeds, No Mods Warning, No More Respawn Penalty, Quick Pick, Wormhole Marks i to jest w sumie tyle. To jest 16 modów, które są uruchomione, plus 4 klienta, takie mamy. I to by było na tyle. Mamy nadzieję, że podobała wam się seria. Możecie pisać propozycje na nowe. Może kiedyś wrócimy do tej gry. A póki co dziękujemy wam bardzo serdecznie. Bardzo dobrze się bawiliśmy grając w to. I mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście oglądając to. Póki co...
Damian, nie chciałbyś coś dodać? Nie wiem, no że co mam dodać? Że zjebaliśmy, no co tu więcej powiedzieć, no. W skrócie. W skrócie, no tak. Tak, nie ma kolejnych planów co po Donsterwie, więc tak, możecie pisać. W sumie ja słyszałem, że jest gra w Alfie, podobna do Donsterwa, ale nie wiem jak się ona nazywa i jeśli ktoś by wiedział, to chętnie, fajnie jakby napisał. Chętnie się dowiemy. Póki co dziękujemy serdecznie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w innych materiałach i być może kiedyś w kolejnej części Donsterwa. Trzymajcie się ciepło, no i cześć! Cześć!